Miałeś kiedyś, Ola, taki pierścionek, co zmieniał kolor od twoich emocji? Nie. Nie? Ale czytałam, że to się psuje zaraz potem i stwierdziłam, nie będę wydawać moich pieniążków na to. No i ciekawa, jak sprawdzić, żeby to było prawdziwe. W sensie, bo jestem ciekawa, czy zrobili to tylko i wyłącznie jakby dla marketingu? Tak. Czy, aha. Czyli nie istnieje taki naprawdę? Nie, no jakby... Wtedy musiałby kryształ zmieniać swoją strukturę, no bo kolor też zależy od struktury, od tego, jak pochłania światło. Mhm. W zależności od tego, jakie masz emocje, jakby... Czyli tylko po prostu zrobili to, żeby ludzie kupowali, a nie, że wzorowali się na czymś, co faktycznie istnieje. Takie jest moje zdanie. Okej, okay, dobrze. Jak zdążyliście już usłyszeć od paru chwil, dzisiaj porozmawiamy sobie o kamieniach. Cześć i czołem wszystkim. Witamy. Tutaj Ola i... I Julia, niezmiennie. Tak, w naszym cotygodniowym programie. Mamy to. Tak, także dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o kamieniach i to może brzmieć trochę... Jak makapaka. Jak to, w jakim sensie makapaka do tego? Makapaka zbierał kamienie i je czyścił. Naprawdę? Nie oglądałaś? Ja makapaka oglądałam tylko w odcinku Niekrytego Krytyka, jak się z tego śmiał. A. Znasz? Tak, no bardzo oczywiście, fajne. Że znam. No. Ale makapaka, ja obejrzałam sobie taki odcineczek. To jest coś na pierwowzór tych. Jak one się nazywały? Co był taki odkurzacz? Teletubisie? Tak. To podobne, nie? Bałam się, jak byłam mała, tego odkurzacza. Niepotrzebnie. Dobra. No to co? Co powiem o tych kamieniach na samym początku? Że są ładne. A nie wszystkie. No nie wszystkie. Jak się dowiedziałyśmy, jednak nie wszystkie. Nie, my wczoraj z Olą, znaczy to nie tak, że się przygotowywałyśmy do odcinka dzień przed wieczorem. Nie. To są tygodnie researchu. Ciężkiej pracy, coś jak praca magisterska. Rok wcześniej. Jeszcze się nie znałyśmy, ale już się przygotowałyśmy do odcinka o kamieniach. W każdym razie, jak szukałyśmy informacji o tym, nieważne kiedy, to jakby oglądałyśmy obraz każdych, żeby stwierdzić, okej, ja tak robiłam, żeby stwierdzić, który jest mój ulubiony. Ale jakby spokojnie, później znalazłam i to jest też wytłumaczone, dlaczego, nie, że to przypływ emocji i chwili. No, ale chodzi o to, że nie wszystkie są ładne. Chociaż... To znaczy, wszystkie są ładne, w zależności od tego, kto patrzy, ten będzie coś innego widział. Albo inaczej, wszystkie są ładne, ale w zależności od tego, jaki znajdziesz obrazek na grafika Google. To też. Ale to zmienia, to zmienia postać rzeczy całkowicie. Dobra. Przejdźmy do treści, bo nasi słuchacze chcą się jednak chyba czegoś dowiedzieć. Tak, a my może uda nam się zrobić odcinek jak krótszy, należy. Chociaż krótszy. Pół godziny. Dobrze. To ja bym zaczęła od tego w ogóle, jak poznać, czy kryształ jest prawdziwy, bo kupujemy sobie kryształy i czasami to jest plastik. Zdecydowanie. To więc... taki drogi plastik czasami bywa. Oj tak. Jak przeglądam sobie na przykład TikToka, to często mi się pojawiają różne takie, jak rozpoznać, czy kamień jest prawdziwy, czy jest nieprawdziwy. Nie wiem, skąd to się bierze, bo nie wierzę w to wszystko, ale i czytanie z tarota też mam. Ale to tak samo chyba jak z tym złotem, że jak ugryziesz i coś tam, to jest złoto. A to jest akurat prawdziwe. Ale jak to ma się do tego, że co? Bo kiedyś monety były robione z czystego złota, nie? Mhm. I one jak ugryzłaś, to zostawał ślad zęba, bo złoto jest miękkie jako sam materiał. A kiedy miało domieszkę czegoś, to od razu było twardsze i nie było nic widać. Dobrze, ludzie kamieni nie gryzą. Nie. Sprawdźmy, czy jest twardy. Ale nie. Jest metoda taka, no, którą wszyscy powielają, że trzeba podgrzać kryształ. Jeżeli się zrobi czarny, to znaczy, że to nie był prawdziwy. Niezależnie od tego, jaki to jest rodzaj. Tak. Co jest kompletną bzdurą. Uwaga, to nie jest sprawdzona metoda. Tak się nie robi, bo chociażby kurz, który się zebrał na tym krysztale, może się czarny zrobić i wywalamy dobry kryształ. Mhm, rozumiem. Dobra, jeszcze jest druga metoda, która jest kompletnie nieprzydatna. To jest metoda na lód. I po prostu kładziesz na kryształ lód. Jak się nie topi, to znaczy, że prawdziwy kryształ. Nie, to też się nie sprawdza. Jakby nie kryształ zawsze będzie miał większą temperaturę niż lód. Więc teraz, jak to sprawdzić? Ogólnie sprawdza się, patrząc na skalę Mohsa. Jak patrzysz, jaką ma twardość, to różne rzeczy możesz tym zarysować. No jak masz diament, to on jest jednym z najtwardszych materiałów na świecie. I nim możesz wszystko zarysować. Diament sobie bierzesz, jak przecina ci szkło, to jest diament. Naprawdę? Może przeciąć tak, szkło? Tak. Nie porysuje się samo w sobie? Nie. No jest dużo twardszy. A jak mamy taki pierścionek zaręczynowy, tam jest diament?
To też już widziałam i są takie specjalne maszynki, które sprawdzają, jak tam światło rozprasza i tak dalej, ale to już jest droższa zabawa, musisz iść do jubilera. Kiedy masz taki diament, chciałabym mieć taki diament stojący. Jak to nie masz? No widzisz, jakoś tak nie wyszło. Not yet. Dobra, potem masz na przykład korunt, który ma już 9 w skali Mosa, bo diament ma 10, czyli jest najtwardszy. To on też może przeciąć szkło, no ale kiedy będziesz porównywała ten korunt i diament, no to diament porysuje korunt, a nie korunt diament. To coś jak zbijesz jajka na Wielkanoc i jeden z nich pęka. I to o to chodzi, że ten co pęka to jest korun, a ten co się trzyma to jest diament. W sensie on się zarysuje, nie pęknie. No dobra, no ale to jest taka wizja, przełożenie. Dobra. Tak samo topaz będzie miał 8 w skali Mosa. Czyli będzie już mniejszy. Kiedy będziesz porównywała te dwa kamienie, no to wiadomo, który będzie zarysowany, ale też przetnie ci szkło, jakby zarysuje je. No a jeżeli będziesz miała tanie podróbki, to no nie. No sorry, ale no nie. I potem ci się to zmniejsza. Na przykład masz apatyt, to już ma tylko 5 w skali Mosa. To już nie sprawdzasz, co on zarysuje, tylko co jego zarysuje. Naprawdę? Tak. I nożem możesz go normalnie zarysować. Ale to takie... Bo jeżeli to jest sztuczne, nie jest prawdziwy, no to też może go wszystko zarysować. Tak, ale tutaj jakby już z większą trudnością to będzie. No i możesz porównywać z innymi mniej twardymi materiałami, jak z kalcytem na przykład. Ja wiesz co, tak myślę, że mimo takich... Jakby ja mówię o tych metodach, które sama możesz zrobić, bo oczywiście jubiler właśnie, będzie tam chciałam swoje. Powiedzieć, że może mimo takich metod to trzeba i tak to sprawdzić u jubilera. No. Tak, no możesz to sprawdzać, tylko no wiadomo, to trzeba się wybrać, czasami zapłacić. Kosztować. Tak, a tutaj jeżeli jesteś fanką kamieni i sobie zamawiasz na potęgę kamieni, to nie będziesz z każdym chodziła do jubilera. No chyba, że zrobisz jedno wielkie zamówienie. Tak, sprawdź mi całą torbę kamieni. Ale wtedy płacisz raz za usługę. Obawiam się, że za każdy byś musiała. Niesprawiedliwe. No, to... Nie chcemy tylko opowiadać o tym, jak wyglądają te kamienie dzisiaj, ale też o ich znaczeniu, bo pamiętajmy, że mamy zodiakary, mamy też kamieniary. Różni ludzie wierzą, że różne kryształy i kamienie mają moce i oddziaływują na naszą energię i na energię innych ludzi. Ludzie wierzą w różne rzeczy. Tak, i też można połączyć kamienie ze znakami zodiaków, które kamienie są najlepsze dla których znaków zodiaku. Można. Tak. Chcesz usłyszeć, jakie są twoje kamienie, twojego znaku możesz, zodiaku? Możesz. Bo ty jesteś jakim znakiem? Jeszcze raz? Zgaduj, zgadula. Koziorożcem. Dobrze. Ty będziesz miała malachit, rubin, onyks, perły, granat, kryształ górski i agat. Znasz je? Rubin, granat i agat znam. A kryształa górskiego nie znasz? Nie. Okej. Okay. Znaczy, on jest taki przezroczysty biały. Mm-hmm. A, dobra, to znam. Każdy go zna. Aha, a jak powiedziałam, że to nie jest celebryta wśród kryształów. A ja jestem... Czekaj, daj zgadnąć. No. Skorpion. Tak. Mówiłam już tyle razy, że trudno zapomnieć. Ale ja mam słabą pamięć, to mogłam zapomnieć. No, ja wiem, ty masz naprawdę słabą pamięć. Oj, tak. Dobra, moimi są topaz, też granat, koral... Malachit, akwamaryn i opal. Znasz wszystkie? No teraz już tak, bo sprawdziłam je, nie? Przygotowałam się, to tak. Znam. Nie, a tak naprawdę to znam opal, bo to mój ulubiony kryształ. O dziwo. Powiem. O dziwo, to jest piękny, tęczowy. Lubię tęczowe rzeczy. No i akwamaryn też znam. Nie znałam malachitu, teraz już znam. Jest naprawdę ładny, mi się podoba. To może teraz powiedzmy krótko o tym, co oznaczają te... Tak, tak. Te kryształy, te kamienie. Sucha wiadomość, jaki jest pod jakim znakiem zodiaku jest nudna. A jakby też z racji tego, że jak Ola przeczytała wam trochę ich jest co do znaku zodiaku, to my wybrałyśmy tylko parę. Dosłownie ja mam 3 i jeden opowiem wam o moim ulubionym kamieniu. Więc pierwszy, który wam opiszę i który jest pod znakiem mojego zodiaku, to jest rubin i on ogólnie dodaje dynamizmu do działania, pozwoli dostrzec ważne rzeczy w życiu, czy to w rodzinie, czy w pracy, w ludziach i rubin przyciąga do nas pozytywnych ludzi, a także wzmacnia zadowolenie ze związku, a w życiu zawodowym doda autorytetu i pewności siebie. Słyszałaś o tym? Nie.
Nie. Czyli wszystko dla ciebie jest całkowicie nowe. Tak jak już mówiłam, ja nie wierzę w tego typu rzeczy, aczkolwiek są ciekawe, żeby wiedzieć. Po prostu wiedzieć, nie? A nosiłabyś je, żeby... Znaczy tak, znasz na przykład ich znaczenie, wierzysz w to, albo chciałabyś wierzyć i nosiłabyś? Powiem ci tak, moja mama ma koleżankę, która robi biżuterię z tych właśnie kamieni. Prawdziwych, sztucznych? Prawdziwych. Okej. Okay. I one właśnie mają oddziaływać z twoją aurą i moja mama ma całą masę takich bransoletek i każda jest na inną okazję, żeby coś innego robiła. Czyli twoja mama i w to wierzy i się na tym zna? Nie wiem. W sensie, nie to, że się zna, jakoś w to jest zaangażowana, po prostu dostaje bransoletkę i ta koleżanka mówi, ona jest na to. I jakby moja mama to nosi, nie jestem pewna, czy do końca tak wierzy, lubi sobie pomyśleć, że jak założy bransoletkę, to nagle w pracy będzie przyjemnie. Ale to skoro mówisz, że nosi je zależnie od sytuacji i dnia, to jednak pamięta mniej więcej. Tak, tak, ja jestem zaskoczona, pamięta. Ona mi mówi za każdym razem, a, bo ten kamień robi to. A wiesz, Olu, dzisiaj noszę kamień, na szczęście. Tak. Dzisiaj jestem szczęśliwa. Dzisiaj jestem szczęśliwa, ale to tylko dlatego, że noszę ten kamień. Dobrze. Kolejny to jest na przykład granat. Powiem wam, że wczoraj jak rozmawiałyśmy i przeczytałyśmy granat, moja pierwsza myśl to były owoc, a Oli? Jakie to była twoja pierwsza myśl? Pierwsza to była nasza audycja świąteczna, a druga to było Isis. Jak... Jeżeli chcecie dowiedzieć się, dlaczego Ola pomyślała o naszej audycji świątecznej, serdecznie zapraszamy do przysłuchania jej. A jeżeli chodzi o nasze znaczenie tego kamienia granatu, jest silnie wpływający na wiarę w siebie i dążenie do celów, które od zawsze były głęboko skrywane w obawie przed niepowodzeniem. Pozwoli wykorzystać w pełni potencjał i pomysły, które okażą się do osiągnięcia łatwiejsze niż się mogły wydawać. Oddziałuje też silnie na sferę seksualną, w której pomaga się otworzyć. I jak usłyszałaś słowo granat, to myślałaś, że jakiego koloru jest? Ja wiem, granatowy jest bardzo zwodniczy. Pomyślałaś o nim? Nie, ja pomyślałam od razu, że on był bordowy. Naprawdę? Tak, tak. Bo jak wczoraj rozmawiałyśmy i byłaś taka zaskoczona. Nie, ja się śmiałam, że on jest granatowy, ha, ha, ha. Ale nie jest granatowy. Granatowy kolor to największa porażka nazewnictwa w ogóle polskiego. Dlaczego? Ja nie wiem. Ta nazwa chyba została tylko stworzona po to, żeby wprowadzać błąd. Dlaczego granatowy? Ale co chodzi ci, że jest... Od granatu? Granat nie jest granatowy. Tak czy inaczej, granatowy to nie jest mój ulubiony kolor. Ja uwielbiam. Tak samo moi rodzice powiedzieli, jak się przeprowadzałam, bo ja mieszkam na grafitowym osiedlu u siebie. Tak się nazywa, grafitowy. I ja jako dziecko nie wiedziałam, jaki to jest kolor. I ja byłam taka, grafitowy, to brzmi tak dumnie, to na pewno będzie jakiś piękny kolor bloku. Uwaga, to jest szare. Uwaga, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, grafitowy to jest szary kolor. Szary. Cały blok jest szary. To było takie rozczarowanie. To jest smutne. Ale to co, ty nie widziałaś całe życie, w jakim kolorze bloku mieszkasz? Grafitowy. Ale na oczy nigdy nie przejrzałam. Dobra, przejdźmy. A tak, ale właśnie chciałam powiedzieć, że kamień granat jest koloru jak owoc granat. Kurde, owoc nie jest granatowy. Zaplątałam się. Granat jest takiego samego koloru jak owoc, czyli bordowy, czerwony. Mhm. No. Mamy jeszcze agat, prawie jak Agata, ale chodzi o agat. I to jest kamień siły. Stworzy pozytywne relacje wewnętrzno-rodzinne, szczególnie z dziećmi. Pomoże zaakceptować własne wady, co zniweluje strach przed wyrażaniem własnych opinii. Uwypukli osobowościowe zalety, których siła przebicia zapewni sukces w relacjach z najbliższymi, jak i w życiu zawodowym. Pewność siebie gwarantowana. To brzmi jak slogan z reklamy. Noś agat, pewność siebie zagwarantowana. Tak, od razu to kupię. Od razu kupisz. Dobrze. To ja też mam kilka. Mam kwarc. To jest też mega znany kamień. Kurde, ty mówisz o tych mega znanych, ja niby słyszałam gdzieś te nazwy, ale... Kwarc różowy, taki różowy. Wygląda trochę jak sól, ale ładniejsze. Masz zdjęcie? Okej, ładny. Ładny jest, jest różowy. Może dlatego jest nazywany kamieniem miłości, ale niech was
nazwa nie zwiedzie, bo to nie chodzi o miłość do innych ludzi, tylko do siebie samego. Może i lepiej. Tak. I jego spokojna, różowa barwa oddziaływuje na altruizm, gotowość do pracy i też bezwarunkową miłość, czyli też taką... Ale do siebie. Tak, do siebie. Czyli że co, że jak ktoś nosi, jeżeli ktoś nosi i wierzy w to i nosi... To pokocha siebie. Mało jest takich ludzi. Pokocha siebie, czy jest właśnie jakby... Jest, to znaczy, jak pokochasz siebie, to jesteś też bardziej otwarty na innych ludzi i bardziej skora im do pomocy. I tak działa ten kamień. No tak. Mhm. No, fajny. Chyba mi go potrzeba. Dobrze. Drugi, malachit. Mi się bardzo podoba. To jest taki ciemnozielony z pasmami jaśniejszego zielonego. Mhm. Julka mówi, że jej się nie podoba, ale mi się podoba. Ja mówię, że mi się nie podoba? Tak, powiedziałaś, nie lubię zielonego, nie lubię takiego kamienia. Ale no nie, no nie. Dobrze, on przynosi harmonię i równowagę i otwiera serce na miłość. I pomaga też, uwaga, w biznesie. Jednak lubię. Muszę polubić. Przyciąga klientów. I zacząć nosić. No, przydatny, przydatny, nie powiem. Jeszcze mamy trzeci, mam przygotowany, który wziął swoją nazwę od koloru, jaki ma, czyli akwamaryn, a raczej kolor wziął od niego nazwę. Bo jest kolor akwary. Akwamarynowy, tak. Akwara. Jak nie znasz? Jesteś kobietą, musisz znać taki kolor. Co to w ogóle za stwierdzenie? Seksizm. Jesteś kobietą, powinnaś znać ten kolor. Jest taki kolor. To jest taki kolor morski. Aha. No bo aqua to woda z łaciny. No dobra, rozumiem, no ale jakby morski to morski, nie potrzebuje drugiej nazwy. Dobra, to teraz powiem, co on robi. On odpędza negatywne myśli i uczucie niepokoju i wspiera w stanach depresyjnych. W ogóle myślę, że większość ludzkości powinna go nosić. Powinna go nosić. O, tak sobie teraz pomyślałam, że skoro one mają takie różne znaczenia, to to jest dobry pomysł na prezent. Bo ktoś może tego nie znać i nie lubić, ale jednak każdy cieszy się z takich... Błyszczących, ładnych rzeczy? Tak, tak, ale nawet takich, wiesz, że one pasują do ciebie. Ktoś, możesz to wziąć za komplement, że na przykład kamień dla Tak, z taką karteczką, żeby powiedzieć, co to oznacza, bo jak sam kamień dostaniesz. Na przykład kamień na depresję masz jako komplement twojej cechy. Nie, ale chodzi o to, że to jest tak, jakby... jeszcze weź ametyst, ale no. Jeszcze w tej grudce, kiedy jest, daj komuś. Sam on nie wie, że w środku jest coś ładnego i takie, no dobra, no, kamień. Tak jakby dostał dżdżownicę. Nie dżdżownicę, tylko tą. Nie dżdżownicę. Masz urodziny, przychodzi Julka, dostajesz dżdżownicę. Dobry prezent. Gąsienice. Poczekaj, aż się wykluje z niej motyl. Jak była mała, to zbierałam gąsienice. Pakowałam je do słoików i czekałam, aż zostaną motylem. Matko, nie robiłam dziurek na powietrze. I nigdy motyla się nie doczekałaś. Nie, ale było dużo ususzonych gąsienic. Ileż zmarnowałaś potencjałów na ładne motyle? Ochroniłam rośliny. Ale motyle później zapylają, tak? Motyle zapylają? Nie no bardzo. Nie, ale one piją. No tak, no to coś... Na pewno nie to szkodzą. Na pewno coś zapylają. Na pewno nie szkodzą. No, ale w sumie... Dobra, przejdźmy dalej. Okej, dobra, temat kamienia, niech motyle. Dobra, opowiedz mi o swoim ulubionym kamieniu. Tak, ja mam swój ulubiony, chociaż na początku byłam pewna, przekonana, że nie mam, no bo skoro nie interesuję zbytnio tematem, to i pewnie nie mam, ale okazało się, że jednak znalazłam i on się nazywa Kamień Księżycowy. Co prawda jego znaczenie nie jest... Dobra, najpierw wam opowiem. To jest jakby kamień kochanków i pozwala otworzyć się na miłość i ułatwia przyjmowanie miłości, a także wzmacnia tą, którą kogoś obdarowujemy. I pozwala na prawdziwą radość ze związku, a co więcej ułatwia dojście do zgody po kłótni. To jest kamień kobiecej obfitości i ułatwia funkcjonowanie tarczycy i hormonów. Jakby ktoś jest chory, to zawsze można dać w prezencie. Co prawda jego znaczenie... Znaczy tak, nie jest moim ulubionym ze względu na jego znaczenie. Lubię go dlatego, że w serialu, który oglądam namiętnie, przytaczał się temat kamienia księżycowego i to są pamiętniki wampirów. Ogromnie polecam. Uwielbiam. Obejrzałam wszystko x razy. Polecam. I tam właśnie jeden cały sezon był oparty na wątku kamienia księżycowego. I ja po prostu po tym... I on poza tym jest śliczny.
Jest bardzo ładny, bo jest taki biały, ale przezroczysty i odbija różnego koloru światła. Dobrze. A ty to... jaki masz swój ulubiony? Ja kocham opal. Opal, ale mój ulubiony to jest czarny opal. Opal czarny, aka babciny. Ona zaraz mi uderzy. To nie jest babciny kamień. Nie. Jak to jest tęczowy. Ktora powiedziała, gdyby moja babcia takie nosiła, moja nosi i mi się nie podoba. A moja nie nosi. I widzisz, i kocham ten kamień. Jest śliczny, naprawdę. Na pewno każdy wie, jak wygląda opal. A nie wiem, co tam ludzie mają w głowach. Dobra, może przejdę. Jest mega dużo rodzajów opali. W różnych kolorach, mówię, jest opal niebieski, opal mleczny, opal pawi, jest opal czarny, mój ukochany, który wygląda tak, że opiszę wam go teraz, uwaga. Macie czarny kamień, w którym macie takie jakby ognie i one się przemieszczają i zmieniają kolory. A miałaś kiedyś go w ręku? Nie. Nie? Znajdź teraz mi czarny opal. Tak po prostu. Nie, ja mam inne zobowiązania, żeby zapłacić. Nie wiem, czynsz, ja muszę jedzonko jeść. Nie, opal. Opalu nie zjem, nie nagrzeje mnie. Za połowinki trzeba zapłacić, za wyjazd trzeba zapłacić. No nie, zgadzam się, nie da się, trzeba... Ale w żadnym muzeum ani nic. Czyli po prostu lubisz go, bo widziałaś go w internecie. Tak, tak. Tak samo jak ty lubisz księżycowy. Kamień, bo widziałam go w serialu. Tak. Dobra. Uwaga. Uwaga. Co on robi? Ogólnie on ułatwia zamknięcie pewnych etapów życia. Jakby... Ogólnie opal, nie opal czarny. Tak, tak. Jakby pomaga ci zamknąć pewien etap, żeby móc pójść dalej i uwolnić się od tych wszystkich przykrych wydarzeń, które były. Przejść nad nimi. Okej. Okay. Przydatny kamień. I co, i nosiłabyś go ze względu na jego znaczenie, czy... Nie, bo jest ładny. Okej. Okay. Sorry, no. Mam też dla ciebie ciekawostki. Chciałabyś się usłyszeć, czy może nie? Nie, się pod ścianą. Kończymy odcinek. Nie możemy, bo jeszcze nie wspomniałam o książce. A, fakt. No dobra. Dobrze, no posłucham. Dobra, no. To ci opowiem o czymś, co też znalazłam na TikToku. Uwaga, są robione butelki z kamieniami w środku. Plastikowe butelki? Albo szklane, tak. I po co? No po właśnie. Co? Ludzie wierzą, że one zmieniają strukturę wody i jego pH i sprawiają, że jakby lepiej funkcjonujesz. Czyli poczekaj, jeżeli wrzucisz butelkę plastikową z kamieniami w środku o różnym znaczeniu... To muszą być specjalne kamienie. Okej, okay, ale no to będą tam te specjalne kamienie i wrzucisz ją do wody i nie dość, że zaśmiecisz tą wodę, jakoś na nią wpłyniesz, ale negatywnie, bo na przykład to jest plastikowa woda i ona ma... Stop. Plastikowa woda. Butelka. Ale gdzie ty chcesz ją rzucać? Jeszcze no raz. Właśnie, gdzie ty? Do jakiej wody? Masz butelkę i w środku masz kamień. No. Wlewasz wodę i pijesz z niej. Taka do picia butelka. Kurczę, a ja sobie wyobraziłam, tak, że ty wrzucasz do basenu do i basen ma lepszy pH wody. Tak. A to po prostu, okej. Dobra, i tak naprawdę one działają na zasadzie placebo. Podnoszą poziom dopaminy, oksytocyny, tego wszystkiego, bo ludzie wierzą, będzie mi dobrze, to jest im dobrze i lepiej się czują po tym. Ale trzeba też uważać, bo na przykład twój księżycowy kamień nie może być w takiej butelce, bo jest toksyczny. Nie zmieściłabym go. Księżycowy kamień można zrobić, żeby był mniejszy, jakby każdy kamień można zmniejszyć. No tak. Szkoda kamienia i tyle powiem. No tak. Jeszcze jakie masz ciekawostki z źródła TikTok? Tak, jeszcze nie ze źródła TikTok. A mam do ciebie pytanie, jak znajdę... Nie, no dobra, pewnie no, nie. Ale że... Okay. Znam odpowiedź, ale tak zadam. Jeżeli masz coś takich o informacji i używasz ich do prezentacji na lekcje... Na lekcje? Tak, na lekcje. I wpisujesz w źródła TikTok? Nie robię z TikToka prezentacji. Ja nie robię prezentacji o kamieniach. No dlatego mówię, że ja już znam odpowiedź, ale mówiłaś, żebym zdała go dalej, no to... A, okej. Okay. Nie robię takich prezentacji. Okej. Okay. Każą nam robić o jakichś normalnych rzeczach, nie wiem, o zębach na przykład. Słabo, Matko, słabe. Co ty studiujesz? Kompletnie się nie chcą rozwijać. Ja wiem, że oni już wiedzą, co ja im powiem, a tutaj by się dowiedzieli czegoś nowego. Dobra. Chodzi o to, że niektórzy używają tych kamieni, żeby zebrać złą energię i się od niej uwolnić.
i potem trzeba je oczyszczać. To też znalazłam informację, jak je oczyszczać, bo jest mega dużo sposobów. Nie Ludwikiem? Nie, nie Ludwikiem. Uwaga, też nie domestosem. Broń cię Boże. Można zastosować wizualizację i mocy słów. Czyli po prostu wizualizujesz, że te złe moce opuszczają ten kamień i mówisz, zła energia opuść ten kamień i jest oczyszczony. Ja siedzę, proszę państwa, załamana, bo po prostu, czy ktoś w to wierzy? Uwaga, można też na przykład zasypać kamień solą. Co się dzieje? Naprawdę, naprawdę dużo różnych możliwości. Można spłukać też wodą złą energię. Po prostu? Tak. Można, można. Tu tak warto wiedzieć, że są takie możliwości. Jakbyście mieli już jakiś kamień i chcieli go oczyścić, to już wedle uznania. Tak. Czy rzucicie czar, czy umyjecie wodą? To jest wodą? Moc wizualizacji. Okej. Okay. To chyba już przyszedł ten czas naszej audycji na cotygodnik artystyczny. Super. Co dzisiaj dla nas przygotowałaś? Zadziwię was. Książkę. Dzisiaj przygotowałam dla was książkę, która jest oczywiście wspaniała. A już wam mówię dlaczego. 6 niebezpiecznych wyrzutków. 1 niewykonalny skok. Przestępczy geniusz Cass Breaker otrzymuje ofertę wzbogacenia się ponad wszelkie wyobrażenie. Wystarczy w tym celu wykonać zadanie, które z pozoru wydaje się niewykonalne. Po pierwsze, włamać się do niesławnego lodowego dworu, niezdobytej wojskowej twierdzy. Po drugie, uwolnić zakładnika, a ten może rozpętać magiczne piekło, które pochłonie cały świat. I po trzecie, przeżyć dostatecznie długo, żeby odebrać nagrodę i ją wydać. Cass potrzebuje ludzi wystarczająco zdesperowanych, żeby wraz z nim podjęli się takiej samobójczej misji oraz dostatecznie niebezpiecznych, żeby ją wypełnili. Wie, gdzie ich szukać. 6 najbardziej niebezpiecznych wyrzutków w mieście razem mogą być nie do zatrzymania, o ile wcześniej nie pozabijają się nawzajem. Książka nazywa się 6 Wron. Autorstwa napiszę wam w opisie, ponieważ boję się, że bardzo brzydko przekręcę imię i nazwisko. Po pierwsze, znalazłam tą książkę i ją kupiłam i wzięłam do domu, dlatego że ma śliczną okładkę, kolorowe brzegi. No. Tak się najlepiej wybiera książki. Jakby to jest strzał w ciemno. Albo będzie to jedna z najlepszych wyborów, albo po prostu wydane pieniądze w błoto. Ja tak Lema znalazłam. Poszłam do biblioteki i znalazłam najładniejszą książkę, jaka była. No, a ja 6 Wron. I słuchajcie, ta 6 Wron ma czarne brzegi w pierwszym tomie, w drugim czerwone. Ona w ogóle pięknie właśnie stoi na półce, ale sama w sobie historia jest bardzo ciekawa. Macie tam wiele postaci o różnym charakterze, także jest ktoś z sarkazmem, jest ktoś dowcipny, ale też poważny. Ktoś, na kim cała operacja polega i jest tym takim geniuszem, że sami się zaskoczycie, gdy będziecie ją czytać i dojdziecie do końca. Niestety ma tylko 2 tomy. Ja oczywiście polecam całą serię. Chciałabym trzeci, ale nie ma. Jest za to... Są serię 2 tomy? Nie, to się w ogóle nazywa inaczej, bo tak, trylogia to są 3 tomy, a 2 części to się nazywa, tylko ja nie pamiętam po prostu jak, bo to się nazywa jakoś tak niespotykanie. No, ale bardzo polecam w każdym razie. I na Netflixie nawet zrobili o tym jakby serial, ale to jest serial połączony z jeszcze innym, także taki odłam. No, ja bardzo polecam książkę, już chyba to powiedziałam 4 razy, ale tak jest, gdy przeczytacie dobrą dylogia. Książkę. Dylogia. Jak? Dylogia. O, właśnie. Jest trylogia, tetralogia, pentalogia, heksalogia. Oj, przypomniałam się kiedyś, jak na matura to bzdura zapytali się kogoś, ile trylogia ma części? 4 albo 5. Tam są dobre odpowiedzi. Tam są świetne. Także ode mnie tyle. Ja serdecznie polecam. Jak nie dla treści, to dla okładki. Można powiesić. Nawet nie powiesić, może nie wieszać. Książki może nie wieszają. Można postawić. Postawić i zaświecić świetełkiem za. Tak. Okej, a co ty masz? Ja dzisiaj mam dla was dla odmiany film. Nie obraz tym razem. Film nazywa się Kamerdyner z 2018 roku. To polski film. Tak. Okej, tak, to znam. W reżyserii, tak? Filipa Ale Bajona. Ale nie oglądałam. Filipa Bajona. Jest świetny. To mój ulubiony film. Ogólnie, teraz przeczytam, co to jest.
opowiedziane z epickim rozmachem, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia splątanych losów Polaków, Kaszubów i Niemców na tle burzliwych wydarzeń pierwszej połowy XX stulecia. I uwaga, mamy tam też nawet dobrych aktorów. Tak, główny bohater jest bardzo przystojny. Mamy Janusza Gajosa, który gra tam kaszubskiego patriotę. Mamy Marcela Sabata, mamy Sebastiana Fabińskiego i Marianę Zydek. No, obsada jest dobra, jest to naprawdę dobrze zagrane. I też podoba mi się ilość wątków, bo tam bardzo dużo się dzieje. Jakby wszystko się kręci wokół domu, który jest położony na terenach Kaszub, które no, wiadomo, akurat w trakcie trwania tej akcji, czyli to będzie 20. stulecie, czyli tam będzie pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, to tam jeszcze mamy zabory, potem mamy chwilę niepodległości i kolejna wojna. Więc tam się bardzo dużo dzieje, ale też są wątki takie bardziej przyziemne, typu miłość, czy też homoseksualizm też jest tam poruszany. Więc bardzo mi się to podoba i bardzo polecam. Obejrzałaś pierwszy raz ten film w kinach? Tak. Bo był, no. A potem kupiłam sobie aż płytę, bo tak bardzo mi się spodobało, że musiałam jeszcze raz to obejrzeć. Czyli obejrzałaś tylko 2 razy? 3. I podoba mi się też coś w tym filmie, już mówię co. Aktorzy specjalnie nauczyli się kaszubskiego, żeby móc to powiedzieć, bo tam część dialogów jest po kaszubsku, no bo wiadomo, to są Kaszuby, oni mają swój język i musieli się tego nauczyć, żeby to dobrze mówić. Ja chciałam pójść na to do kina, ale jakoś nie starczyło czasu. I patrz, mam płytę, możesz obejrzeć. O, jak dobrze. To obejrzę. Dobrze, to dziękujemy za dzisiaj. No tak, w sumie to wszystko. Mam nadzieję, że przydała wam się dla was informacja co do kamieni. Jeżeli nie trafiliśmy... Jeżeli chcecie jakiś kupić, to... O. Polecam. Jeżeli nie trafiliśmy z waszym znakiem zodiaku, bo po prostu macie inny od nas, czyli nie koźrożec i nie skorpion, ale może zaciekawiłyśmy was naszymi i ich znaczeniami, no to polecamy zajrzeć do internetu, tam jest wszystkie informacje o tym. Tak. To dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I do usłyszenia. Mamy to? Mamy to.